Witam was, Rebst, jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4 i mam szczerą nadzieję, że ostatni z naszej wielkiej Grecji. Czemu mam szczerą nadzieję? Bo wiecie, jak ta wojna polega? Na czym to polega? To wygląda tak. Jakby Amerykańcy chcieli, żebyśmy ich podbili, ale nie chcą się do tego przyznać i niby się bronią. A nam się nie chce starać w ataku. I to tak idzie, że mi się w sumie nie chce walczyć, a ja w sumie Amerykańcy to ich tutaj rozwalę. Trochę po bombardowałem atomówkami Stany Zjednoczone ze 100 war support zeszli na 60 parę. Zrobiłem jeszcze jedną atomówkę, może zrzucę na, skoro zrzuci, bo ja zrzuciłem na Kalifornię, zrzuciłem na Los Angeles. Tutaj jest jakieś miasto ważne, Washington. Okej, okay, zrzućmy na Washington. Zobaczmy, ile mi zejdzie. 61,8 na 58,3. No, niezbyt wiele. No, ale jednak zawsze te punkty, które przesuną się. Mam nadzieję, że po zajęciu Kalifornii oraz Los Angeles, które właśnie teraz zająłem, skończy się wojna, albo mniej więcej po tym. Bo już miasta w Teksasie mam zajęte. Houston to było, tak. Houston mam zajęty. Dobra, tutaj jeszcze ewentualnie te prowincje, Iowa i tak dalej. Chicago mam zajęte, Detroit mam zajęte. Tutaj każe im atakować w ogóle tą... aha, bo wszyscy są przypisani do planu ataku z jeziora. A nie do planu ataku, kurwa, z lądu. Teraz. Linia ofensywna. Wow, teraz atakowali. Ale tutaj wysłałem 14 dywizji, żeby ich atakowali na północ, gdziekolwiek, byle na północ. Hyc. Tutaj te czołgi męczą te dywizje amerykańskie. Wy zaatakujcie, żeby przypadkiem nie odcięli czy coś, bo nie wiem co planowali. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie. San Francisco, no dobra, tu na razie San Francisco, za chwilę będzie, kurwa, pogorzelisko atomowe. Chociaż pogorzelisko atomowe już jest. Tu jest jeszcze jedno miasto. Sacramento. Czyli pewnie nawiązujące do świętego miasta, czy... o, Seattle, które było już zbombardowane, pewnie jakieś świętego miasta, czy coś. Wyjdziecie tutaj. Hyt, czołgi już są. Powiedziałem, czołgi już są. Dobrze, overrun. Wam tutaj skasuję ten front. Wylecicie na to Sacramento, gdzie ono było? Tu jest Sacramento. Jezu, to jest jeszcze górska dywizja. A ona tak długo będzie lecieć. Lećcie na to Sacramento. Przydałaby się jeszcze jedna bomba atomowa, jedna bombka. Żeby zczyścić tutaj Amerykanów. No tutaj bomby atomowe są za mało OP, przyznam. I pewnie wiele osób się ze mną z tym zgodzi. Często jest za dużo tych bomb atomowych, ale są za mało OP, no bo przecież Amerykańcy, tak przyjmijmy mechanicznie, Ameryka rzucając dwie bomby atomowe zbiła Japonii tyle war supportu, żeby skapitulowali, będąc na samych wyspach. No to... to powinno zdejmować się na bombę jakieś 40 war supportu w sumie, tak przyjmując. Natomiast... to ona zdejmuje jakieś parę procent war supportu. I to przy dobrych wiatrach. San Francisco jest oblegane. Jeszcze atak z trzeciej strony niech pójdzie. Hyc, już nie ma San Francisco. Czy jest jeszcze pod amerykańskimi rządami. I 100%, czyli będzie zaraz koniec. Tylko niech minie kilka godzin. Hyc? Hyc, a czekajcie, zrobię jedną rzecz. O, hyc, nie, widzicie wszystkie nagrania. W sumie nic ciekawego, bo... to jest bardzo nagrane do przodu i pewnie widzicie stare nagrania. A chcę zrobić tak. Bo zapomniałem. Hearts of Iron 4. Save Games.
Bizancjum i wklej to na pulpit, zamień w miejscu docelowym. Jak coś nie kopiowałem wcześniej, raz zrobiłem tylko, żeby testować ten, czy Włosi się zgodzą na te tereny. I teraz tak, to jest bardzo ważne. Mam mało punktów, znaczy mam mniej punktów niż Włosi. Trzeba Włochów odciąć. Cholera, stresuję się, że nie walno się, które to prowincje były. Żeby restaurować Bizancjum. I jeszcze cała Turcja chyba. Ja wezmę dla pewności to, bo Mołdawia bez Arabia na stówę nie była potrzebna. Istanbul. Fuck, to jest ten moment, od którego zależy, czy ja zrobię achievementa. Czy ja pamiętam prowincje, które były potrzebne. Włosi są przewodzą teraz w punktach. Nie zasłania mi jakiś ziomek z punktów teraz. Teraz tak cyk, Ankarę bierze akurat. Bessarabia nie była chyba potrzebna. Ale chyba już wszystko mam, co było mi potrzebne, tak na serio. Tu powstanie ta Wielka Brytania, tu powstanie Ameryka. Brazylia. O nie no, zabawmy się teraz Aleksandra Wielkiego, szczerze mówiąc. Spasujmy trochę, jeszcze podskoczmy. Ej, jak to tak działa? Dobra, tylko ja punkty dostawałem w sumie. Nie wiem, czy ktoś, nikt już nie chce nic brać, czy jak? Ale Aleksander Wielki musi być. W ogóle Litwa dołączyła się w międzyczasie do wojny jeszcze, bo już pokazywałem, że stała się faszystowska. Ale dołączyli do wojny. A, i jeszcze dalej niż Aleksander Wielki. Cały British Raj, czyli całe Indie. Belongs to me. Dalej, dalej. Ło. Piorę gumę. Bierę gumę. A, nie mogę. Ej, za daleko już. Kiedy to... A tutaj się skończyło. To nawet nie zauważyłem, bo myślałem, że taka końcówka to już praktycznie pierdołka. I Grecy dopływający tutaj. Zjedzcie całe Filipiny, Grecy. Grecja w Chinach. Japońcy nie mogli tyle czasu tego podbić. Mexican Opposition, Australia, Kanada. Australia. Albo New Zealand, będę mógł na Hobbita nagrywać u siebie. Bierzemy Australię, będę tutaj przestępców wysyłać. Aluminium akurat na moje samoloty, które już się nie przydadzą, bo raczej z tym manpowerem, co mi został, bo widzieliście mój manpower, 300 tysięcy mi zostało i dwie armie zaledwie. Z tym manpowerem, co mi został, nie mam zamiaru podbijać osi, żeby Włochów wchłaniać czy cokolwiek robić innego. Ciebie, po co ja biorę tą Brazylię? Po samą przestępczość? Po co? I Kanada. Ale mi pięknie zostawili Kanadę. Tak akurat, że Grecy tutaj mieli swoją wysepkę. Jeżeli ktoś oglądał... jak ten serial się... Tabu, to chyba tutaj... taki serial Tabu. To ten główny bohater chyba miał tutaj gdzieś tą wysepkę ważną, z cieśniną. Chodziło o to... Nie wiem, gdzieś w Kanadzie obecnej. Jest ta wysepka, gdzie się w tym serialu kłócą. Jak ktoś Tabu, to jest ciekawsze niż walka o wysepkę tylko, uwierzcie mi. Tylko ja nie chcę teraz opowiadać. Kurde, 10-minutowy odcinek, trochę krótki. Myślę, że wyjdzie dłuższy, że dłużej będę lecieć, to jest Stany Zjednoczone i że rzeczywiście to Los Angeles oraz San Francisco może nie starczyć. Proszę.
Yes, restore bez Bizancjum. Byzantine Empire. Tutaj jest, a British Empire, to i tak czy tak nie mogliśmy tego wchłonąć, bo Brytanię stworzyłem, żeby się móc desantować. Yes, I swear I'm not a Byzantophile. Right, o, przeczytam. Greek ascendancy has perplexed, kurde, za trudne słowa, many military experts across the globe, but the results speak for themselves. In but a few years, the Greeks have utterly dominated the Balkans, reconquered Istanbul, and crushed any organized Turkish resistance in Anatolia. It seems that the ultimate conclusion of over five centuries of Greco-Turkish conflict has now been reached. The further bolster national pride the Greek government has utilized historical continuity and styled their military achievement as a Byzantine reconquest against the Turkish invader. As part of this propaganda and in the midst of an extravagant ceremonial parade in newly renamed Constantinople. O, Constantinople to się teraz nazywa. It was announced that the National Union of Greece has changed its official name to Byzantine Empire. Constantinople. A czy tutaj też nazwy się pozmieniały? Chyba nie. Konstantynopol się zmienił. Ale ta... O Jezus Maria! Ludzie, powiem wam tak, jakby to nie było tak, że jest 47 rok i gra idzie cholernie wolno, to ja bym to puścił. Bym podbił w oś z tym manpowerem, co mam. Z tureckim manpowerem. Nie wiem, czy mam kory tutaj, nie, korów chyba tutaj nie mam. Ale z tureckim manpowerem bym to podbił. Czy ogólnie z tym, co posiadam. Oh fuck. Ja bym podbił oś. Ale bym potrzebował kolejne lata na przygotowania się. W ogóle Republika Spain zaraz się odłączy. Musiał podbić w sumie całą oś, bo Włochy... Znowu lecieć na Wielką Brytanię, znowu lecieć na Amerykę. To byłoby na tyle w tym odcinku. W ogóle zobaczmy, znaczy w tej serii. Czy tutaj by coś się zmieniło? Nie, po prostu bym dostał kory. Po prostu bym kory dostał, nic by się nie zmieniło. To byłoby na tyle. Żegnam was, Byzantine Empire. I swear I'm not a Byzantophile. Do zobaczenia w kolejnej serii z jakiegoś achievement runu pewnie tego typu. To byłoby na tyle. Jeżeli wam się seria spodobała, pamiętajcie co robić. Pod koniec już zamulałem, ponieważ no widzieliście jaka wolna gra była. To jeszcze wolna Czechosłowacja, może nie wolna. Przydupa z... Niemiec, no ale nieźle, milion ludzi im zostawili. Byłoby na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hoja na moim kanale, albo na jakimkolwiek odcinku na moim kanale. Do zobaczenia, cześć, pa!